Halo? No cześć, no ja już jestem, także tak. Za co się przebrałem? No, za Baltazara. Na ta kuźwa gąbkę, tak. No chłopie, przecież szef powiedział, że mamy robić jasełka, no to Baltazar, no to ja wiem, że w lipcu, ale tylko jedna impreza jest w tym roku, no. Dzisiaj robimy jasełka, aha, no jutro miało nic nie być, ale wymyśliłem, będziemy robili rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem, no jak to jak, no. W ośrodku obok są Niemcy. No, tada, a gdzie przegramy? Ośrodek obok to sanatorium. No a pojutrze, no niemiła sprawa, bo imieniny prezesa, tak trzeba będzie składkę zrobić, to wiesz, ale dużo nie wyjdzie, bo on rower chciał, no jaki rower? Czekaj, Land Rover, o. No, czekam właśnie na recepcji, nikogo nie ma, no także wiesz, a ty jedziesz, tak, no jak się ośrodek nazywa? Jak żona prezesa, no, nie Ruda Franca. Ewa, no to skręcasz, co masz po lewej stronie? No, jakiś stary niemiecki cmentarz? To nie jest cmentarz. To jest to sanatorium, co ci mówiłem. Faktycznie starzy, nie? No bawią się, bawią. Na Titaniku też się bawili. No, ja cię widzę, no idziesz już, no. Cześć! No cześć. Słuchaj, sorry za spóźnienie, ale policja mnie zatrzymała. W tym stroju. Tak. Jeszcze dokumentów nie miałem. Godzinę mnie sprawdzali, bo powiedzieli, że kogoś im przypominam. Nagle jeden geniusz wychodzi, patrzy i mówi: wiem, Gienek Loska. Gienek Loska. Dałem dwa autografy i jestem! Tak, a ja mam pytanie, kto ja jestem, za kogo ja się przebrałem, takie, no... Co, to ty też nie poznajesz? No Jezus, no... No Jezus, no dzwoniłem do wszystkich z firmy i Jezus był wolny! Wiesz dlaczego? Bo to są jasełka! Jezus wtedy był taki! To mogę kucnąć! Przecież szef to zobaczy, to się wkurzy, nie wiem, w szopie są zwierzęta, pójdź, załóż jakiś kożuch, będziesz grał... Kożuchowską! Gdzie kożuchotą? Patrz jak się łapią mnie w katalog, tata się wydzierają, tata! Chrystusie niebieski, Jezus mi się objawiał! Kradłem, kłamałem, jakże mnie skorta na Allegro wystawił, to żebym zaznaczył, że bez wypadkowych. Ale nie zabieraj mnie jeszcze! No i widzisz, on mnie poznał. Oczywiście, że poznałem. Można autograf. Dla babki. Jest pana największą fanką. Co tydzień na koncerty chodzi. Zawsze w pierwszym rzędzie siedzi. Panie, ale dobrze, że jesteście, panie, bo u nas we wsi to jest tak obida, panie. Bida? Panie, taką jest bida, że w zimie to mi sikorki słoni nawieszają. Taką mam obidę, panie. No. Biednie jest panie. O panie, o tam nad jeziorem, nie? Tam nad... O! To jezioro tu macie! No mamy, tak żeby sobie Jezus chciał w spokoju pochodzić, to jest. Nie, proszę pana, pan nie rozumie, to jest nieporozumienie. A przepraszam bardzo, a pan tak to? A przepraszam, nie tak, ty starszy menadżer. Ja pierdzielę, to Jezus ma menadżera. Nie. No, tak więc jakby pan jeszcze chciał coś załatwić, to proszę rozmawiać z moim tym. Menadżerem? Nie mogę. A ja idę sobie pochodzić po jeziorze! Kurczę, normalnie ja się tak cieszę. Ja się tak cieszę, panie, bo ja pierwszy raz mam takie objawienie. Znaczy się na trzeźwo. Panie, bo raz po wiśniówce, panie, to mi się ta grycanka objawiła. Panie, jako wielko baba! Jakbym miał taką babę w domu, to mógłbym spokojnie konia sprzedać. Raz, dwa. Raz. A one, proszę pana, a one są trzy! Ojej, to nawet i kombajn! Przydałaby się jakaś dieta takiej, no, nie? No przydałaby, że pani szwagier taką super działającą stosuje, panie. Dieta białkowa. O, a na czym to polega? A pije, dopóki mu białka na wierzch nie wyjdą. No, ani. Przepraszam bardzo, bo ja to jak... Ja pan to kto jest w ogóle, bo... A pani Jędrula, panie zwykły cześć Ciuczkowa, nie? Aha, Ciuczkowa, no. Obok, tutaj w ośrodku z papa pracuje, tak dorywczo, nie? No. Panie, ale u nas we wsi, panie, to boskie cuda gołym okiem widać. Tak? Tak, panie, ludzie z miasta mówią, że u nas psy dupami szczekają.
osobiście, żebym nie widział, nie? Mój pies jest klasyczny. Pani, tak z ciekawości, co Jezus Chrystus u nas w hotelu robi? Proszę pana, to jest nieporozumienie. A proszę pana, wizytację mamy. Ja pierdzielę, to szef mówił, że będzie Najwyższa Izba Kontroli. Dlaczego, proszę bardzo, dlaczego tutaj nie ma nikogo na recepcji? No to dopiero o 12 będą. O 12, nie? No. Wieczorem mamy imprezę firmową. O, tak, coś o tym wiem. No jakieś pijaki z Warszawy się zjeżdżają. Proszę pana, nie pijaki, tylko farmaceuci, no. A to bardzo dobra nazwa. No. U nich już po 2 godzinach imprezy cała apteka w organizmie. Panie, ale co oni wyprawiają? No co wyprawiają? Sodoma i Gomoria, no, panie akurat, jest. Panie, no. Panie, powiem panu, w ogóle zwierząt nie szanują. Jak nie szanują zwierząt? Panie, osobiście, że słyszał, jak na śniadaniu jeden do drugiego powiedział, że w nocy jakiegoś bobra wytarmosił. Panie, osobiście. No. Panie, ja żem tego bobra chyba dzisiaj na tani widział. Jakiś taki dziwnie nastroszony był. Bitne zwierzę. Proszę pana, naprawdę ja bym nie przesadzał, no. No pani przesadził, to taki jeden z zeszłego roku. Ta? No taki nawet podobny do pana. No taki z mordy niesympatyczny. A co takiego zrobił, bo może nie pamiętać? Panie, bo u nas na basen to no. Się wyłącznie w czepku wchodzi, no nie? I co? No, no. No i on właśnie tak wyłącznie w czepku szedł. Ratownik się zdenerwował, podbił mu oko, tamten wpadł panikę, podbił się drugie, panie krzyczał, że jest mistrz panda. Panie, 2 dni na poprocy siedział, liście w pierdzielu. A jak mnie ręce po tym bolały! Panie, ale to jeszcze nic. No. Jak się do nas do hotelu, to mi z Polonii zjechały. A, co się stało? Panie, jak one weszły do basenu, no. Panie, to 40 chłopa ze wsi na ogrodzeniu siedziało. Wow. Panie, a co ty tak myślisz, że człowiek to jest się w stanie przyzwyczaić do wszystkiego? No. Nawet do ogrodzenia pod prądem. No. Wszystko jedzie. To ja widzę, że wy tu macie zacnych gości, super, no. Mamy, panie, Portugalczycy mieli przyjechać do nas trenować do Euro. Tak. Panie, osobiście, żem pole pod boisko oddał. Tak. Piękne, równisienkie, panie. To co im przeszkadzało? A żyj tej buraki. Panie, szkoda. Szwagier się przygotował, całą piwnicę bimbru napędził. A to szkoda, się zmarnowało, no. Gdzie się zmarnowało? Gwardia Koszalin przyjechała. Panie. Panie, jeszcze brakło! Dobrze, że mieli sporo swojego, nie? No, a ja to widzę, że wyżeście jakiś remont robili, nie? A no, szef spa otworzył, no. No. A panie, ja to nie wiem, że tylko rozbył. Tak? Panie, na tą saunę żem poszedł, no panie. I co? I panie, i tak żem się spocił, że musiałem sweter ściągnąć. Kurna, panie, albo to jacuzzi. Co to za głupota, żeby za bąbelki płacić? No. Jak to sobie można wejść do wanny i samemu zrobić? Że pana, panie, naprawdę. Panie, ale najgorsze, panie, to jest to, panie, to dziadostwo solarium. A co jest złego w solarium? Panie, no. Wszedłem do środka, panie, zamknąłem się. No. Ciemno jak w trumnie. U mnie światło się zapole, nie? No. Pociskałem tych przycisków, panie. Światło się zapaliło. Muzyczka zaczę grę. Mówię sympatycznie, nie? A tu jak lunie wodą, panie. Sweter mi się skurczył. I weź to, panie, teraz otwórz. Na szczęście zegar tylko na 45 minut ustawiłem. Kurna, panie. Kurna. Panie, ale i tak na mnie na wsi przez 2 tygodnie wołali Barack Obama, nie? Ale gdzie ja do Obamy podobny? Jak Obama to ma białe dłonie i białe stopy, panie. A ja, panie, miałem białe, panie, od kolan do ziemi. Od gumiaków. No, proszę pana, no to widzi pan, ja się w ogóle... Coś ty się ubrał! Szef! Szefie! Co? Przecież w stajence były zwierzątka! Ale nie takie, idioto! No to jakie się takie? No co? Zwariowałeś? Krecik w stajence! No podkopał się! A ty co? No, Baltazar, no, no. Baltazar, to bierz gąbkę i ciemniczuchy z samochodu przynieś. Tak, szef. Już was nie ma, już was nie ma, no. Ojo! A ty co się gapisz? Nie no, gadające zwierzęta. Szef Jezusa. Nie no, Jezusa to, żem od razu poznał. Ale że sam Bóg do nas wstąpił.